Minęła 14. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Z dwudniową oficjalną wizytą w Polsce przebywa prezydent Czech Petr Pavel. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Czech mówił, że poruszone zostały tematy współpracy gospodarczej, energetycznej i transgranicznej, bilateralnej, a także w ramach różnych formatów międzynarodowych. Nie mogło także zabraknąć kwestii bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mówiliśmy także o współpracy w ramach bukaresztańskiej dziewiątki. Rozmawialiśmy z panem prezydentem. No, tutaj pan prezydent ma ogromne doświadczenie w sprawach bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa militarnego, więc zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Tego, co byśmy chcieli na tym szczycie uzyskać także, jeżeli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To wszystko także w kontekście Ukrainy. Republika Czeska, Polska to są kraje, które są w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Nigdy nasze stosunki nie były tak dobre jak teraz. Poza tym ważne jest to, że razem mamy dokładnie takie samo zdanie na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę i razem podejmujemy działania na rzecz pomocy Ukrainie. Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 13 stycznia 2019 roku. Stefan Wilmont popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski, uzasadniała werdykt przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd skazał mężczyznę na dożywotnie więzienie, jednocześnie uznał, że o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać po 40 latach przebywania w odosobnieniu. Według sądu Wilmont powinien odbywać wyrok w warunkach terapeutycznych, stąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta, między innymi z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Ujawnienia swoich danych domagał się też sam Stefan Wilmont. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy. Wobec 6 z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Prokuratura postawiła zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 3 zatrzymanych osób, wczoraj zatrzymanych, trwają czynności prokuratorskie. Materiał dowodowy wskazuje, że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych. Do jej zadań należało między innymi rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy. Podejrzani przygotowywali się również do akcji dywersyjnych, mających na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na terenie całego kraju prowadzą operację Barbarossa. Akcja wymierzona jest w kierunku sprawców przestępstw o podłożu seksualnym. W efekcie tej operacji zatrzymano 49 osób, z których 21 zostało tymczasowo aresztowanych. Funkcjonariusze przeprowadzili 87 przeszukań na terenie całej Polski. W wyniku tych przeszukań zabezpieczono 92 komputery, 172 dyski twarde, zawierające ponad 40 tysięcy plików wideo i ponad 130 tysięcy zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. W tych działaniach udział wzięło 372 policjantów CBZC. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty karne o czyny z artykułu 202 paragraf 3 kodeksu karnego, to jest posiadanie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim. W 21 przypadkach sądy zdecydowały o tym zastosowaniu tymczasowego aresztu i na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 641 tysięcy złotych.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w formule Rammstein powiedział, że rosyjska agresja zbliża się do momentu, w którym może się załamać. Według Amerykanów, nawet gdyby Ukraina zdecydowała się zrepozycjonować swoje siły, czyli mówiąc wprost, wycofać się z Bachmutu, to nie będzie oznaczać przegrania wojny. Dziś odbyło się już 10. spotkanie grupy Rammstein zajmującej się pomocą zbrojeniową dla Ukrainy. To ważne szczególnie teraz, kiedy rosyjska agresja zbliża się do momentu, kiedy nie będzie już mogła być kontynuowana. Na spotkaniu omawiano dostawy amunicji, artylerii, czołgów i uzbrojenia przeciwlotniczego dla naszych żołnierzy. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, które koordynują działania grupy Rammstein i wszystkim naszym partnerom. Narośćcie swój potencjał w protestowaniu z wolnym światem. W Izraelu trzeci dzień trwają zamieszki z udziałem tysięcy osób. Protestujący domagają się zawieszenia proponowanych przez rząd reform sądownictwa. Blokowane są drogi, rozpoczęły się także aresztowania. Ktokolwiek myśli, że nie może dojść do wojny domowej, nie wie, o czym mówi. Teraz, w 75. roku istnienia państwa Izrael, przepaść jest na wyciągnięcie ręki. Pomimo głębokiego kryzysu wierzę z całego serca, że stoimy przed historyczną szansą. Szansą na zbudowanie mądrego, równoważącego się konstytucyjnego systemu rządów. Trzeci dzień zamieszek rozpoczął się od namalowania przez kilkudziesięciu artystów czerwonej linii na drodze do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości w Jerozolimie. Miało to, w zamyśle pomysłodawców i organizatorów protestu, symbolizować nierozerwalny związek między niezależnym sądownictwem a wolnością słowa i wyrażania opinii poprzez sztukę, rozrywkę, kulturę i sport. Przedstawiony na początku stycznia przez gabinet premiera Benjamina Netanyahu plan reformy sądownictwa jest postrzegany jako próba wzmocnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej kosztem sądowniczej. Zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyboru sędziów, a także możliwość uchylania orzeczeń Sądu Najwyższego większością 61 głosów w 120-osobowym jednoizbowym parlamencie Izraela, Knesecie. Plany reform wywołały trwające już od tygodni protesty na ulicach izraelskich miast, przybierające czasem formę gwałtownych starć z policją. Prezydent Izraela Itzhak Herzog oświadczył, że kraj ten jest na krawędzi wojny domowej. A teraz przenosimy się do siedziby Prokuratury Krajowej na briefing prasowy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.